Nie tak dawno otrzymałem dwie konkurencyjne oferty związane z wykonaniem pewnej inwestycji. No, koszt jest dość duży, różnica cenowa w tych ofertach też jest. No, jestem przed dylematem: z której oferty skorzystać, czy jeszcze sprawdzić inne oferty. Jak już zbiorę inne oferty, to jak przejść ten proces negocjacji, aby uzyskać możliwie dobre warunki, czyli tak, aby był zadowolony, abym uzyskał rezultat, jakiego oczekuję, na możliwie dobrym poziomie cenowym. Jeżeli zawodowo też zajmujesz się negocjacjami albo prywatnie negocjujesz zakup jakiejś ważniejszej rzeczy, no to jest to taki temat, gdzie naprawdę wiedza, umiejętności są bardzo, bardzo przydatne, po to, aby uniknąć sytuacji, gdzie. Po czasie orientujemy się, że zapłaciliśmy 10 razy więcej, a takie przypadki też w praktyce biznesowej i w życiu widzę. Jeżeli jesteś zainteresowany, aby poznać techniki, które mogą Ci umożliwić dobre prowadzenie negocjacji, szczególnie w biznesie, zapraszam na szkolenie negocjacje biznesowe. Serdecznie zapraszam.